politycy nie są przygotowani do tego, aby móc kierować siłami zbrojnymi, bo oni nie umieją tego robić, bo nie mają wiedzy, co to są siły zbrojne. Tutaj chodzi o to, żebyśmy zbudowali taką strategię, która będzie obowiązywała przez 20-30 lat, gdzie Ukraińcy prowadzą planową operację obronną, która idzie na wyczerpanie armii rosyjskiej, którą moim zdaniem Ukraińcy prowadzili w sposób mistrzowski. Witam Państwa serdecznie w podcaście Spraw Zagranicznych. Przy mikrofonie Stanisław Ogoński. Zanim przejdziemy do dzisiejszego wywiadu i zaprezentowania naszego gościa, chciałbym bardzo poprosić Państwa o subskrybowanie naszego kanału, komentowanie kolejnych materiałów, a także lajkowanie tych filmów, które się Państwu podobają. Dzięki temu możemy zwiększyć nasze zasięgi i docierać do coraz szerszego grona odbiorców. To właśnie dzięki takim działaniom możemy prowadzić tego typu wywiady, nagrywać na bieżąco komentarze i analizy spraw zagranicznych, polityki zagranicznej. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdziemy do dzisiejszego wywiadu i naszego szanownego gościa. Podcast Spraw Zagranicznych. Teraz przejdę do zaprezentowania naszego dzisiejszego gościa. Moim Państwa gościem jest generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry. Witam Pana, dzień dobry, witam Państwa. W zasadzie ja jestem tutaj gościem, czyli obaj jesteśmy gośćmi dzisiaj. Na początku taka kwestia, która prędzej czy później myślę by wyszła gdzieś tam w komentarzach. To znaczy wielokrotnie już, jeśli jest jakiś zarzut do Pana generała, to jest to zarzut o zbyt optymistyczne patrzenie na działania zbrojne na Ukrainie. I chciałem się zapytać, jakby Pan to skomentował, bo wiem, że pan generał mówi, że dowódca musi patrzeć optymistycznie, ale z drugiej strony przecież pan teraz nie występuje w roli dowódcy, a bardziej analityka tych działań. Przede wszystkim bycie dowódcą ma się we krwi. Jeżeli się dowodziło całe życie wojskowe, to zostaje szczykiem do grobowej deski, to po pierwsze. Po drugie, według mojej oceny, poza jedną, wszystkie się sprawdzają, wszystkie się potwierdzają. Pierwszą było to, że twierdziłem, że wojny nie będzie 24. Pomyliłem się, ale wynikało to z tego, że ja oceniałem wojskowo przygotowanie armii rosyjskiej do operacji. Według mojej ówczesnej oceny wynikało, że Rosjanie nie mają potencjału takiego, żeby wojnę zaczynać i ją wygrać. Oni tę awanturę zaczęli nie zdobywając przewagi nad armią ukraińską. Jeżeli wówczas Ukraińcy mieli w okopach 144 tysiące żołnierzy, to Rosjanie powinni mieć co najmniej 5 razy więcej, żeby móc tą wojnę, tak jak zakładali, błyskawie się wygrać. Oni, nie wiedzieć czemu, to wojnę rozpoczęli mając przewagi. Czyli nie zastosowali się do doktryn, których sami są autorami między innymi, bo wszystkie dokumenty doktrynalne na poziomie strategicznym dotyczące sztuki wojennej w ogóle mówią o tym, żeby móc prowadzić taką operację, trzeba mieć przewagę nad przeciwnikiem. Tej przewagi Rosjanie nie mieli, w związku z tym po drugim dniu operacji stwierdziłem już wtedy po raz pierwszy, że Rosjanie tej wojny nie wygrają, co mi wielu zarzucało, że ja po drugiej dobie operacji powiedziałem, że jej nie wygrają. Bo jeżeli po drugiej dobie operacji armia rosyjska została zatrzymana na obronie ukraińskiej i zaczęto ściągać odwody operacyjne, to świadczyło to o tym, że Rosjanie do tej wojny byli przygotowani. I później cały scenariusz, to w zasadzie można powiedzieć przewidywalny, bo jeżeli zna się doktrynę rosyjską i rosyjską sztukę wojenną, a to powinno być wiedzą każdego oficera polskiego, to można przewidzieć z dużym wyprzedzeniem działanie Rosjan i do tej pory, jak moje przewidania się sprawdzają, czego przykładem jest przebieg operacji w Łuku Donbaskim, gdzie przewidywałem, że Rosjanie tam będą uderzali, że będą tam chcieli przejąć obronę ukraińską, gdzie Ukraińcy prowadzą planową operację obronną, która idzie na wyczerpanie armii rosyjskiej, którą moim zdaniem Ukraińcy prowadzili w sposób mistrzowski. Mówi pan generał, że nie było przewagi 5-1, a czy była chociaż ta taka uważana za minimalną przewaga 3-1 w liczbie żołnierzy? Nie było tej przewagi, oni mieli około 2-2,5-1. Natomiast oni liczyli na jedną operację, która miała rozstrzygnąć losy wojny. Oni liczyli na to, że wojska, które wylądują na lotnisku w Hostomelu,
rozpoczną szybki marsz do Kijowa i w Kijowie będą wojska rosyjskie witane jak zwycięzcy. Tak na to liczyli Rosjanie i prawdopodobnie służby rosyjskie taki scenariusz uprawdopodobniły Putinowi, on w to uwierzył. I ta operacja powierzchni desantowa, która miała zacząć się w Hostomelu, zakończyła się desantem taktycznym, który został szybko przez armię ukraińską rozbity. Mimo, że na początku byli zaskoczeni. Byli zaskoczeni. O czym pan generał też wcześniej mówił. Zaskoczeni byli, ale okazało się, że Ukraińcy zareagowali bardzo szybko. Można powiedzieć, że rozbili te siły desantu taktycznego, co w tym momencie absolutnie wykluczyło lądowanie kolejnych rzutów ciężkich dywizji powietrzno-desantowych armii rosyjskiej. I to w tym momencie, po dwóch dobach, można powiedzieć, był koniec blitzkriegu armii rosyjskiej. Słyszałem wiele takich komentarzy, że dlaczego gromadzić tak ogromne siły, tak ogromne wojska, co przecież w dobie tak daleko posuniętej obserwacji przeciwnika jest łatwe do wykrycia, a nie na przykład wziąć najbardziej wyspecjalizowane jednostki przećwiczone już na frontach i na przykład dokonać szybkiej operacji zlikwidowania elity rządzącej ukraińskiej. Dlaczego to właśnie wtedy może udałoby się zastosować ten blitzkrieg? Taki był zamiar armii rosyjskiej i oni mieli w Kijowie swoich ludzi, którzy tam czekali tylko na podejście sił głównych od lotniska z Hostomelu. Jeżeli by rzeczywiście ten rzut desantowy podszedł z Hostomelu, to by zaczęłoby się w mieście Rebeja, której sprawcami byliby żołnierze sił specjalnych armii rosyjskiej, którzy byli lokowani w Kijowie wcześniej, czekali na właściwy moment. I to jest to właśnie, o czym pan mówi. Natomiast to, że ta armia nie podeszła pod Kijów, to spowodowało to, że Ukraińcy wykryli szybko tych potencjalnych zamachowców, których zlikwidowali. Dobrze, teraz trochę zmieniając temat. Jak pan generał ocenia zainteresowanie polskiego społeczeństwa sprawami właśnie wojskowości przed tą wojną? Czy można powiedzieć, że to był w zasadzie marginalny temat w debacie publicznej? Może marginalny nie był, bo to wiało cały czas grozą ze wschodu i Polacy mają to z tyłu głowy cały czas. Natomiast nie było tak, to na mocno, nie miało takiej skali, jak w tej chwili ma w wyniku tej wojny za wschodnią granicą. Ludzie pamiętali, że było widać to po entuzjazmie młodzieży, która dogarnęła się do wojska, chociażby do WOT-u, bo przecież to było widać wyraźnie, że entuzjazm wśród młodzieży szczególnie jest duży, a to było wynikiem, moim zdaniem, atmosfery, nastrojów w społeczeństwie, takich bym powiedział bardzo prowojskowych. Niezależnie od rządów, to nie one tę atmosferę budują, tylko buduje atmosfera geopolityczna, to co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to co się dzieje wokół nas. I to, ludzie to podskórnie czują. Podskórnie czują, to zagraża naszemu bezpieczeństwu i tą grozą ze wschodu wiało cały czas. Rozumiem, ale czy właśnie taka atmosfera, gdzie teraz staje się to de facto jednym z głównych tematów, nawet w kontekście kampanii wyborczej, czy ta atmosfera właśnie sprzyja dodatkowym zakupom, ale przede wszystkim, czy sprzyja reformie Wojska Polskiego, czy może wojsko woli ciszej, takie spokojne działania bez obserwacji mediów? Przede wszystkim moim zdaniem wojsko potrzebuje planowego rozwoju. Wojsko potrzebuje planu, który przygotowuje siły zbrojne do działania przyszłej wojny, bo ta wojna, która w tej chwili się dzieje z naszą wschodnią granicą, nas nie dotknie. Ona tylko dotyka nas w tym kategoriach tego kryzysu, który prawdopodobnie będzie kryzysu energetycznego, no i kryzysu migracyjnego, no bo przecież przybyło do nas prawie 3 miliony Ukraińców, to tak. Natomiast militarnie nic nam nie grozi. Rosjanie nie są w stanie w tej chwili nam zagrozić militarnie, nam jako członkowi NATO, bo w tych kategoriach patrzę na nasze położenie i na naszą geopolitykę. Natomiast armia buduje się w sposób planowy. Plan armii to jest miarę stabilny rozwój oparty o planowe działanie, o planowe zakupy. Nie może być ani chaosu w budowaniu armii, ani decyzji politycznych wynikających z woli politycznej w kontekście wyborów, które mają mieć miejsce, bo to jeżeli ktoś buduje armię po to, żeby wygrać wybory, no to nie służy to na pewno państwu polskiemu i jego zdolnościom obronnym. Buduje tylko wizerunek jednej partii. Natomiast dla mnie kluczową jest sprawą, żeby plan rozwoju sił zbrojnych był planem wydyskutowanym, akceptowanym narodowo i społecznie,
i politycznie, i żeby ten plan był realizowany przez 10-20 lat. Nie może być tak, że co ekipa polityczna się w kraju zmieni, natychmiast się plan zburzy, i mu wytykając poprzednikom, że robi źle, a my będziemy robili lepiej. I będzie tak znowu, że przyjdzie nowa ekipa i powie, że ta, która była wcześniej, robiła źle i tak dalej, i tak dalej. To jest tak, abym powiedział, właściwość Polaków i Polski. Nie rozumiem tego w ogóle, bo jeżeli się wzorujemy na Amerykanach, to warto by popatrzeć, jak Amerykanie realizują swoje plany rozwoju sił zbrojnych, jak dbają o swój przemysł zbrojeniowy. U nas przemysł zbrojeniowy, który jest zaniedbany i był zaniedbany, choć propagandowo mówiono, że to jest wielki holding obronny, tak, holding obronny, nie skomentuję tego, nie rozwinę tematu. To chcę ale później rozwiniemy. Bo chcę powiedzieć, że warto by było, żeby troską polityką był również polski przemysł obronny, budowanie jego zdolności. I to nie takich wyspowych, takich niszowych, że będziemy robić blachy czy śrubki do wyrzutni amerykańskiej, tylko chodzi o to, żebyśmy te technologie u nas opanowali, wdrożyli i żebyśmy dysponowali takim potencjałem, który pozwoli nam na dużą autonomiczność. Oczywiście korzystając z technologii, które nam ktoś da, sprzeda lub przeniesie do Polski, inwestując na przykład amerykańskie pieniądze w polski przemysł zbrojeniowy. Pytam się, dlaczego nie? Skoro my dziesiątki miliardów dolarów inwestujemy w amerykańskie państwo, to Amerykanie powinni zainwestować w polski przemysł zbrojeniowy, dać nam pieniądze na rozwój przemysłu, dać nam technologie, które pozwolą nam w niektórych obszarach osiągnąć autonomiczność. Ale chodzi, żeby tutaj też produkowali, tak? Tak, tak, o to chodzi, że przenoszą technologie i dają nam możliwość uzyskania suwerenności technologicznej w budowie jakichś wybranych rodzajów uzbrojenia. Dobrze, wspominał pan generał wcześniej o tych planach i chciałbym się właśnie teraz na tym skupić. To znaczy, jaka jest świadomość tych najbardziej prominentnych polityków właśnie w tym obszarze, o jakim rozmawiamy, bo ostatnio była taka wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, którą wielu komentatorów odebrało jako deklarację wyprzedzającego ataku na Kaliningrad. I pytanie, czy to jest jakby użycie złego słownictwa, złych zwrotów, czy bardziej rzeczywiście wynika to z jakiegoś większego planu, z jakiejś strategii, może nie wiem, z tej, idzie to w parze z tą ustawą o obronie ojczyzny. Jak pan generał na to patrzy? Nikt nie pozwoli nikomu uderzyć teraz na Kaliningrad i zdobywać Kaliningrad Królewiec. Obwód kaliningradzki czy królewiecki, jak to woli, ponieważ to byłaby awantura. Jak rozumiem, on mówił o przyszłości, że chcemy mieć takie zdolności po prostu. My je mamy, bo okręg czy obwód kaliningradzki jest płytkim obwodem i na dobrą sprawę można go krabem przestrzelić na całą jego szerokość. W związku z tym nie widzę powodu, dla którego można byłoby budować takie zdolności, żeby zbudować akurat obwód kaliningradzki. Natomiast proszę pamiętać o tym, że to jest cały czas... Armia jest elementem gry politycznej i zarówno ci, którzy rządzą, jak i ci, którzy są w opozycji, będą zawsze armią grali do swoich celów, partykularnych interesów partyjnych. To nie jest, wydaje się, że armia została przez każdą partię, która rządzi w tamtym czasie została zawłaszczona. Chociażby świadczy o tym, że rozdania personalne są pod klucza partyjnego, bo innego w zasadzie nie ma. W związku z tym, ja bym powiedział tak, ja bym to rozdzielił. Jedna sprawa to zdolności armii, być może do operacji z obwodem kaliningradzkim, a drugie to bym rozdzielił to, co robią politycy z armią, że politycy będą zawsze się spierali w tematyce wokół armii i jedni i drudzy, co by nie powiedzieli, to będą wzajemnie się atakowali. Także ja bym to zupełnie usunął i chciałbym, tak jak pan wspomniał wcześniej, armia się powinna rozwijać w ciszy i spokoju. Nie powinno być wykorzystywanie, nie powinno być miejsca wykorzystywanie armii do gier politycznych, do rozgrywek międzypartyjnych, ponieważ to szkodzi armii, szkodzi wizerunkowi armii, a ludzie to obserwują i czasami zastanawiają się, że przecież ta armia funkcjonuje dzięki pieniądzom podatnika. To czym ja tą armię na armię płacę, skoro jest armią polityczną? Czyli to, że teraz może być to element właśnie gry politycznej i prezentowanie, potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której dokonujemy kolejnych zakupów, które bardzo ładnie się prezentują na zdjęciach, na filmach takich reklamowych, że tak powiem, to jest negatywny czynnik.
Znaczy generalnie tego samego wzmożenia dyskusji. Znaczy propagandowo może, ale to jest krótko bym powiedział plan, na krótko, krótkotrwały plan. Propagandowo to nie jest żaden wielki sukces, to jest, bym powiedział, ludzie to kupują, ludzie tym nie żyją, bo ludzie dzisiaj to widzą, które o tym zapominają. Dla mnie kluczową sprawą to jest budowanie zdolności polskich sił zbrojnych takich, które będą odpowiedzią na zagrożenie naszego bezpieczeństwa przez potencjalnego agresora. I o tym możemy rozmawiać, bo moim zdaniem politycy nie są przygotowani do tego, aby móc kierować siłami zbrojnymi, bo oni nie umieją tego robić, bo nie mają wiedzy, co to są siły zbrojne. Natomiast na pewno polityczne kierownictwo jest potrzebne w każdym państwie demokratycznym, do tego, aby realizować politykę bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej. Po to jest kierownictwo polityczne, jeżeli chodzi o wojsko. Natomiast dowodzenie trzeba zostać wojskowym. Robimy chwileczkę przerwy dosłownie i zaczniemy kolejny wątek. Będzie odnośnie tego, czy minister obrony narodowej powinien być wojskowym czy cywilem, ale to za chwilę. Pan mówi, że dowodzenie trzeba pozostawić wojskowym i ja się oczywiście z tym zgodzę. W latach 90. było takie przekonanie, że dążymy oczywiście do dołączenia sił NATO i taką miarą jakby rozwoju i odpowiedniego poziomu cywilizacyjnego było to, żeby minister obrony narodowej był cywilem. No ale właśnie zastanawiam się, czy jeśli jest ten konflikt pomiędzy politykami a wojskowymi i wojskowi jakby, no to jest po prostu naturalny spór, czy nie lepiej byłoby, żeby w tak newralgicznym momencie na przykład minister obrony narodowej był wojskowym? Taki hipotetyczny pomysł. Znaczy wie pan, wydaje się, że w demokracjach polityk cywil jako minister obrony narodowej jest dobrym rozwiązaniem pod jednym warunkiem. Że nie będzie armii wciągał rozgrywki politycznej i będzie upolityczniał. Nie pozbawi dowódców wojskowych kompetencji personalnych. Że nie będzie rozdawania stanowisk według partyjnego klucza, którego wojskowi nie rozumieją i nigdy nie rozumieli. Tak się składa, że ja w zasadzie przez ostatnie 30 lat byłem z wojskiem związanym, bo przecież od początku tych, w zasadzie od 89 roku, przecież byłem już w armii wtedy, choć w niskim stopniu, ale byłem. To byłem świadkiem wielu wydarzeń i powiem szczerze, że kluczem do tego, aby cywil był ministrem obrony narodowej, jest to, żeby ten cywil po pierwsze miał dwie rzeczy. Potrafił oddzielić swoją partię od armii, żeby armia, żeby partia miała wpływ na armię, żeby on był odpowiedzialny przed swoją partią za armię. I żeby nie był zaangażowany ten interes partyjny. Żeby nie było tego interesu partyjnego w armii. Drugie, to żeby polityk ten, który będzie ministrem, był do tego przygotowany. Żeby miał przynajmniej jakąś wiedzę, nie w wyniku kursu dwutygodniowego, jak to niektórzy chwalą w Londynie, zakończyli kurs dwutygodniowy, mają kolorowy, ładny dyplom. Seminaria. Nie, takie seminaria, tylko chodzi o gruntowne studia z bezpieczeństwa, tak jak to ma w Wielkiej Brytanii, tak jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych państwach demokratycznych, gdzie kreuje się tego ministra narodowego, ale spośród ludzi, którzy mają przygotowanie fachowe, a nie przypadkowe. W związku z tym, jeżeli jest fachowe, to i fachowe kierowanie jest. Jak jest przypadkowe, to i chaotyczne kierowanie. W związku z tym ja stawiam na to, że absolutnie w demokracjach powinien ministrem być cywil, ale przygotowany, który będzie miał na tyle sił w sobie, takiej suwerenności, że pozwoli armii ochronić przed polityką. Ostatnio o tym przygotowaniu i wykształceniu wojskowym czy z bezpieczeństwa narodowego cywilów rozmawialiśmy i chciałem zapytać, czy w takim razie w Polsce jest taka uczelnia, która gwarantuje odpowiedni poziom, właśnie, która byłaby taką kuźnią przyszłych ministrów obrony narodowej, czy generalnie pracowników tego resortu? Nie mam pewnej wiedzy, natomiast na podstawie tego, co widzę i obserwując ludzi, którzy się poruszają w tej problematyce bezpieczeństwa, w tej chwili w Polsce bezpieczeństwo stało się bardzo pojemnym obszarem wiedzy. Bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo zmieniane jest przez wszystkie przypadki i w tym bezpieczeństwie brylują różni ludzie, którzy tak dobrą sprawę chyba brylują tylko dlatego, żeby być widzianymi, żeby funkcjonować w obszarze bezpieczeństwa, ale w zasadzie nic nie wnoszą o swoją działalnością. Szczerze powiem, nie widzę uczelni, która by w tej chwili kreowała taki wysoki poziom oparty o
to pełne spektrum wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i sztuki wojennej. Nie ma połączenia i dla mnie w tej chwili nawet uczelnie wojskowe takiego poziomu nie kreują, bo moim zdaniem przygotowanie fachowców w tym zawodzie, ja zarówno cywilnych, jak i wojskowych, wymaga gruntownych, poszerzonych studiów. To nie chodzi o to, żeby dawać wiedzę książkową, dawać wiedzę opartą o historię, bo teraz historię kształtują raczej bardziej histerycy niż historycy, bo my mamy bardzo bogatą historię, tylko że u nas historią się manipuluje. U nas w historii nie ma nic oczywistego, okazuje się. Byłem przekonany, że historia się nie da zmieniać. Okazuje się, że polscy historycy potrafią historię zmieniać. I to jest ciekawe, bo to jest taki, bym powiedział, ewenement na skalę światową. Ale to jest robione w swoich celach, ich celach, które pewnie osiągają. To nieważne w tej chwili. Twierdzę, że powinno być wiedza oparta o historię sztuki wojennej, o doświadczenie dowódców, którzy mają doświadczenie polowe, którzy przeszli tą drogę, tą ścieżkę dowodzenia. Zresztą kiedyś byłem inicjatorem takiego kursu dla dowódców wyższych w Akademii, jeszcze była Obrony Narodowej, gdzie kształcono dowódców, ale gdzie wykładowcami byli dowódcy od dywizji wzwyż i to z Polski, z zagranicy. I to była uczta intelektualna dla dowódców i faktycznie to powinno mieć miejsce, bo jeżeli po to się nie będzie sięgało, będzie sięgało się historyków, którzy mają tylko wiedzę książkową, którą interpretują na swój sposób, to z tego na pewno chleba nie będzie. No to trochę jest przygnębiające, że nie mamy takiej uczelni, ale jak rozumiem, no bardzo dobrze by było, żeby wykładowcami, profesorami na tych prowadzącymi zajęcia byli właśnie albo aktywni, albo byli dowódcy i może to jest właśnie pomysł na to, jak wykorzystać żołnierzy w stanie spoczynku, oczywiście oficerów, tak, czy rezerwy, no jakby przykładowo pan generał mógłby wykładać na takiej znaczy, uczelni. Pan, nie chciałbym być zrozumiany, bo zaraz wszyscy powiedzą, że to skrzypczak sobie roboty szuka. Nie szukam roboty. Ja piszę, dużo czytam, pracuję, mam zajęcie i tak jak powiedziałem, dużo piszę. Powiem panu, że byłem na studiach w Stanach Zjednoczonych, gdzie mnie w mojej grupie mnie kształcili oficerowie z bardzo bogatym doświadczeniem. I to nie byli politycy. To byli ludzie, którzy pamiętali jeszcze wojnę w Wietnamie, którzy pamiętali inne wojny, inne operacje. I to byli ludzie bardzo doświadczeni, którzy w zasadzie poza doświadczeniem wojskowym innego nie mieli. Ale ich potencjał był wykorzystywany do tego, żeby uczyć. I oni uczyli wszystkie nacje świata, jakie tylko tam mogły być uczone. Między innymi nas Polaków uczono, właśnie przekazując tam wiedzę opartą o ich doświadczenie, o działania w warunkach, w których oni działali. I to moim zdaniem powinno być podstawą do tego, aby edukować młodzież, bo młodzież potrzebuje autorytetów. Jeżeli młodzież nie ma autorytetów, a młodzież uczy, jak to mówią nasz, uczy Maciej Marcina, czyli ktoś, kto nigdy w polu nie był, ale od zawsze jest w uczelni, to tego nie będzie nic, nie będzie rzemieślnika polowego. Ja miałem to szczęście, wielkie szczęście, że miałem nauczycieli takich, którzy przeszli drogę co najmniej do dowódcy pułku włącznie. I którzy mieli duże doświadczenie i szkoleniowe, może mniej bojowe, no bo wtedy wojny nie było, kiedy ja się uczyłem w akademii, ale mieli doskonałe doświadczenie praktyczne z pola, gdzie prowadzone były ćwiczenia z dużym rozmachem, gdzie ćwiczyły wojska. I to doświadczenie przekazywali mi, uczyli mnie tego rzemiosła polowego, bo to nie gry komputerowe i gry wojenne na komputerach dają wiedzę, jak się poszerza polu walki, ale ta praktyka polowa, której mnie uczono w akademii, którą później ja pozwoliła mi stosować w dowodzeniu dywizją, czy 16 dywizją zmechanizowaną, czy 11 dywizją kawalerii pancernej. No tak, to rzeczywiście, jak jeśli dobrze zrozumiałem, kolejne roczniki już zwłaszcza te późniejsze, no nie miały po prostu takiej okazji, żeby zaczerpnąć wiedzę od dowódców, którzy no, brali czynny udział w dowodzeniu na polu walki. Niestety musimy jeszcze na chwilę wrócić do naszego ulubionego tematu, czyli polityków, bo wspominał pan o tym konsensusie i ustaleniu pewnych
chociażby podstawowych dokumentów, które będą obowiązywały na przykład przez 20-30 lat, bo reformowanie i modernizacja armii to jest bardzo wydłużony proces. I jak spojrzymy na to głosowanie o ustawie o obronie ojczyzny, tam rzeczywiście praktycznie każdy poseł zagłosował za tym. Tylko ten dokument chyba nie jest wystarczający, nie wypełnia tych kryteriów, które rozumiemy jako strategia obrony państwa polskiego, tak? Czy on chyba reguluje kwestie związane z pełnieniem służby wojskowej i zobowiązaniami wszystkich wokół państwa, natomiast chodzi o głównie plan rozwoju sił zbrojnych oparty o perspektywiczną, czy może strategię obronności państwa w perspektywie 10-20 lat. Jak pamiętam, od chyba lat 90., połowy lat 90., każdy rząd robił białą księgę. Oni różnie ją nazywali, białe księgi, i tak na dobrą sprawę nie widziałem w żadnej księdze niczego takiego, co mogłoby sięgać poza perspektywę kadencji danej partii, która tą księgę robiła. Czyli to jest skuteczne i funta kłaku warte. Przepraszam, tak mówię. No bo zamówienia nawet trwają dłużej niż kadencja. Tak. Zatem uważam, że taki plan rozwoju powinien wynikać przede wszystkim z tej strategii obronności państwa, która jest wytyczona, tylko pamiętajmy o tym, że jesteśmy w NATO. My nie możemy sobie sami strategii budować, tylko nasza musi być komponowana strategię natowską. I nasza jest jakby częścią. Oczywiście w innych kategoriach budują Francuzi, inny w kategoriach my, którzy jesteśmy państwem frontowym. Musi być to poparte odpowiednimi uzgodnieniami, tak? Oczywiście tak. I tutaj chodzi o to, żebyśmy zbudowali taką strategię, która będzie obowiązywała przez 20-30 lat. Mhm. I stosownie do tej strategii, którą będą respektowały wszystkie rządy, będą ją modyfikowały oczywiście, jak będą, ale modyfikowały, a nie zmieniały stosownie do rozwoju sytuacji geopolitycznej, no bo nic nie jest trwałe. Co 10 lat się sytuacja okazuje zmienia. W związku z tym taka strategia powinna powstać na 10, 20, 30 może lat i stosownie do niej plan rozwoju sił zbrojnych. Czyli jeżeli mówimy, że za 30 lat będzie taka może być wojna, taki konflikt zbrojny i tam, gdzie to przewidujemy, to tak trzeba budować siły zbrojne, żeby one były wtedy odpowiedzią na to zagrożenie, które będzie z lat 30. A zakupy sprzętu wtedy będą tym ostatnim dopiero etapem, który będzie dostosowany pod względem szerszego planu. Natomiast dotychczas mam wrażenie, że bardzo wiele takich ważnych zdań pada na konferencjach prasowych, czy to wicepremiera, czy ministra obrony narodowej, na przykład zapowiedź tego, że armia będzie miała 300 tysięcy, ile będziemy wydawać PKB. Ostatnio padło takie zdanie, taka wypowiedź, że może będziemy musieli przeznaczać 5% PKB na wojsko, co by oznaczało około 20% budżetu państwa, czyli co piąta złotówka podatnika szłaby właśnie na wojsko. Tylko no pytanie, czy sposób, taki sposób ogłaszania takich ważnych elementów, ważnych punktów jest odpowiedni? Generalnie powiem tak, że dla mnie zwiększanie cały czas PKB na zbrojenie nie jest uzasadnione, bo zastanawiam się, patrzę na ekonomię naszego państwa, ona jest trudna w tej chwili, zadłużenie jest bardzo duże. Kto zapłaci za sprzęt, który kupujemy? Z czego zapłacimy na ten sprzęt? Czy to będzie wynikało z tego, że nasze PKB rośnie tak fajnie, że możemy się z tego cieszyć, możemy na armię wydawać? Czy będziemy tak robić, jak zrobili to nasi poprzednicy przed 1939 rokiem, którzy wydawali ogromne pieniądze na armię, a państwo bardzo zubożało. Bieda była w państwie absolutna, wielka bieda była w państwie polskim przed II wojną światową. Zatem, wie pan, determinuje moje poglądy na wydatki na armię, sytuacja w państwie, sytuacja w kraju, sytuacja ekonomiczna państwa. Ona nie jest dobra, chyba jesteśmy wszyscy tym zaniepokojeni. Rozwiązania te doraźne typu 500 plus i tak dalej, one niczego nie rozwiązują, bo nie poprawiają naszej rzeczywistości. Natomiast ja mówię o perspektywie, bo perspektywa to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, 10-26 lat. Ono dotyczy pana. Ja jestem z usyłku życia. Ja odchodzę niedługo, ale... Nie no, spokojnie. Ale chodzi o, wie pan, o moje dzieci, o moje wnuki, o ludzi młodego pokolenia. Oni, trzeba im budować przyszłość. Jeżeli my mamy zbudować im przyszłość opartą o to, żeby spłacali nasze kredyty, nasze zadłużenie, nasze zobowiązania, to ja bardzo przepraszam, ja się na to nie godzę. Robimy chwilkę przerwy? Tak. W takim razie, skoro rozumiemy już, że
Znaczy, myślę, że pan generał rozumiał to już wcześniej, ale skoro rozumiemy, że potrzeba jest kompleksowej koncepcji w temacie, o którym cały czas rozmawiamy, to chciałbym zapytać, kto taką koncepcję miałby przygotować? Czy to będą cywile, czy to raczej wojskowi, czy jakaś tutaj współpraca na tej linii, bo obecnie jest wielka popularność takich think tanków, które przygotowują też różne swoje projekty na modernizację armii. Pytanie, czy tam nie brakuje takiego czynnika operacyjnego, czyli jednym słowem, kto ma odpowiadać za przygotowanie odpowiedniej strategii? To znaczy, teraz powiem panu tak, że Polska, Polacy kochają piłkę nożną. W Polsce jest 40 milionów ekspertów od piłki nożnej. Teraz, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, w Polsce jest 40 milionów ekspertów od wojny. A wcześniej od medycyny. A wcześniej może od medycyny, tak. Że my mamy tych 40 milionów ekspertów od wojny i tych ekspertów, ci eksperci rosną jak grzyby po deszczu. I w zasadzie odnoszę wrażenie, że to jest taki tani populizm, bo tu nie chodzi o merytorykę, tylko chodzi o liczbę odsłon na YouTubie. Chyba o to idzie walka. Z tego są podobne pieniądze. No dlatego pana generała zaprosiłem. Jest okej. Rozmawiamy merytorycznie i możemy mówić swobodnie o wielu rzeczach. Ja niczego tu nie kreuję. Ja tylko wyrażam swoje poglądy. Yes. Moja moc kreatorska jest bardzo ograniczona. Natomiast kto taki plan powinien budować? Inspiratorem powinien być polski sztab generalny, który powinien na podstawie analiz, które są prowadzone w NATO, generować plany, może nie tyle plany, co wizję tego, co się może wydarzyć za kilkanaście lat. Widzi pan, w armii są potrzebni wizjonerzy. Tutaj pan widzi książki, to są wizjonerzy wszyscy wojskowi, łącznie z Patonem i ze wszystkimi, nawet niemieckimi wizjonerami. Dowódcami, wybitnymi dowódcami, którzy znali się na sztuce operacyjnej. I oni byli wizjonerami. Każdy z nich potrafił przewidzieć, jak będzie przebiegała operacja wojskowa na poziomie strategicznym, czy na poziomie operacyjnym. I wydaje się, że po takie wzorce trzeba sięgać. Ludzi, którzy mają wizję, którzy potrafią pewne rzeczy przewidzieć i którzy potrafią w tej przewidywanej rzeczywistości, która będzie kiedyś, umiejscowić na przykład rolę i miejsce sił zbrojnych polskich, a stosownie do tego budować te siły zbrojne, czyli ich strukturę organizacyjną, ich wyposażenie, uzbrojenie i proces szkolenia, bo to są kluczowe rzeczy. I to powinien być oczywiście, taki, może być taki zespół internacjonalistyczny. To powinni być ludzie ze wszystkich branż, ponieważ wojskowi mogą być jakby kreatorami spinającymi ten plan, ale uczestnikami wypracowania tego planu powinni być ludzie ze wszystkich branż, ze wszystkich resortów, którzy mają wiedzę, mają kompetencje, bo to nie chodzi o politykę, bo jeżeli się buduje białą księgę w oparciu tylko o politykę, to z tego się nawet nie da nic wyrządź. Tam już nic nie wycieknie, jak się to skręci. Tak jest to suche, bez wyrazu. To musi mieć wyraz, to musi mieć kształt, to musi mieć odpowiedź na pytania, które sobie sami zadajemy, bo nasza wizja przyszłości armii jest odpowiedzią na te pytania, które my generujemy, mówiąc o tym, pytając o przyszłość naszą. A czy tacy ludzie, których pan właśnie tutaj opisał, w ogóle w Polsce są? Na pewno, że są. Oczywiście my mamy ludzi światłych, którzy mają swoje poglądy. Uważam, że dużą rzeczą to jest to, żeby sięgać po ludzi takich, którzy czasami mają inne poglądy niż ci, którzy chcieliby, żeby oni mieli takie, jakie oni mają. Tak się nie da. Buduje się moim zdaniem wiele ciekawych rzeczy w oparciu o kontrowersyjne poglądy na niektóre kwestie i one powinny być jakby tym motorem czy inspiracją dla wielu, którzy budują tą politykę militarną czy politykę bezpieczeństwa naszego państwa. Powie pan, to jest sztuka. Umieć sięgać po ludzi, wydaje się, że z innej planety politycznej, czy z innego obszaru, czy skądkolwiek indziej, co niekoniecznie musi być zgodnie z naszymi poglądami, to jest sztuka, umiejętność i to, bym powiedział, to jest dyplomacja. Tylko widzi pan, u nas dyplomacji już nie ma. U nas nie potrafi sięgać po ludzi, którzy wydawałoby się są trendowaci. U nas się tak stygmatyzuje ludzi, wie pan. No i wrzuca do szufladek, ale no, żeby to robić, to rzeczywiście wymaga to dużo pokory. Wydaje mi się, że generalnie nie politycy są mocno uzdolnieni. Nie, trzeba inteligencję.
Ty nie, że pokory. A, nawet nie trzeba pokory. No to... Ty inteligencji trzeba. Bo to jest, wie pan, to wynika też z tego, że ludzie potrafią czekać po wiedzy, bo wiedza jest wcale nie ukryta. Wiedza jest wszędzie. To widać. Po nią trzeba sięgać, po tą wiedzę trzeba umieć sięgać. A jeżeli ktoś uważa, że ma monopol na każdy obszar wiedzy, począwszy od sposobu wiązania butów armii po budowę rakiet kosmicznych. Tacy są eksperci. Oni wiedzą wszystko. Są, są. Ale takimi się ja nie mogę mierzyć. No to rzeczywiście ciężko, ciężko wtedy nadążyć. Zauważyłem, że takie koncepcje poprzez, można powiedzieć, kalkę z innych państw są w Polsce dosyć popularne. To znaczy, mówi się o tym, że my powinniśmy stać się drugim Izraelem, a może bardziej Szwajcarią albo Finlandią. Czy jest jakiś taki model, wedle którego my powinniśmy podążać, czy mamy wypracować absolutnie własną ścieżkę, która byłaby no, dobra dla tych dla naszego położenia gospodarki, społeczeństwa? Nie da się przekalkować A do A wszystkiego z Szwajcarii, ze Stanów. Nie, nie mówię, że wszystkiego, ale na przykład oprzeć reformę o wizję i strategię jakiegoś państwa. Nie da się. Nie da się, ponieważ znaczy są kilka powodów wymienię. Pierwsze to każde państwo buduje swoje zdolności obronne, swoją strategię pod swoje wymagania, pod swoje otoczenie geopolityczne i pod warunki, w jakim funkcjonuje to państwo. Inne ma Szwajcaria, inne ma Polska, inne ma Izrael, inne ma Polska, Finlandia ma podobne do Polski. Trzeba czerpać wzorce zewsząd, ale nie można ich kopiować, w zasadzie kopii w klej. Nie wolno. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nasza historia, bardzo bogata, wykształciła polską sztukę wojenną. Ja jestem zwolennikiem polskiej sztuki wojennej, której wyrazem są czasy naszych hetmanów, między innymi Stefana Czarlińskiego, tutaj na obrazie, której wyrazem jest moim zdaniem również sztuka wojenna kształtowana w Wyższej Szkole Wojennej Przedwojennej Polskiej, bardzo dobrej uczelni wojskowej, która wykształciła pokolenie młodych oficerów dyplomowanych, którzy potrafili znaleźć remedium na sztukę operacyjną niemiecką. No, nie mieli siły na to, ale moim zdaniem to była doskonała szkoła, to była doskonała polska sztuka wojenna. Po wojnie my się nie doczekaliśmy polskiej sztuki wojennej. Raz po pierwsze dlatego, że kiedyś byliśmy w Układzie Warszawskim. Teraz dwa to dlatego, że wszyscy nagle kalkują wszystko to, co mają Amerykanie, jeśli chodzi o sztukę wojenną. Amerykanie nie rozumieją wielu problemów, które są naszym udziałem. Bo znajdują się 11 tysięcy kilometrów od nas. Doświadczenia ich są wynikają z Wietnamu, chociaż już zapomnieli, bo tych dowódców nie ma, ale z Iraku, z Afganistanu nie da się przenieść tych wzorców z tamtego obszaru działań, bo to były zupełnie inne wojny, to były wojny partyzanckie. To raz. Dwa. Amerykanie nie rozumieją wschodniego teatru działań wojennych. Widać wyraźnie na podstawie stygmatyzowania przesmyku suwalskiego, który jest terenem, który Rosjanie nie będą się bić. Tylko że Amerykanie patrzą na mapę polityczną, gdzie jest granica między Polską a Litwą i oni widzą tą granicę, ale nie widzieli nigdy, co po tą granicą jest. Po tą granicą jest teren bardzo trudny do walki, to znaczy teren lesisty, zabagniony, jeziorny, rzeki, kanały, przesmyki i wzgórza. Rozmawiałem niedawno z jednym z dziennikarzy, który tam pojechał specjalnie, bo chciał się przekonać, czy generał Skrzypczak mówi prawdę o tym, że ten teren jest taki trudny. Mhm. I on do mnie dzwoni, mówi: panie generale, pan miał rację. Tam jest w ogóle tylko bagno, las i jezioro. To jak tam może nacierać? Mówię. Tam nacierają Amerykanie i politycy amerykańscy i niektórzy polscy. No ostatnio w Reutersie przecież że, pisali, że to jest najbardziej niebezpieczny punkt w Europie. Proszę pana, doktryna rosyjska mówi wyraźnie, że prowadzenie operacji szybkich. Na pewno przesył suwalski nie jest prowadzenie operacji szybkich. Jeżeli by Rosjanie mieli uderzać w kierunku Kaliningradu, uderzaliby po terenie południowej Litwy, który jest płaskim jak stół. Bez przeszkód terenowych. No dobrze, ale... To będzie taki, wie pan, marsz zwycięstwa. Jeżeli ktoś się upiera przy przesmyku suwalskim, to niech się upiera, a nie rozumie z punktu widzenia wojskowego, jak się prowadzi operację w ramach przesmyku suwalskiego. Powtarzam. Oni widzą na mapie politycznej granicę między Polską a Litwą. Widzą, że jest cienka, widzą, że jest jakby z dwóch stron, no bo Białoruś i obwód kaliningradzki no jakby otaczają ten przesmyk suwalski. Rosjanie mieliby uderzać, uderzyliby z Białorusi przez południową Litwę, doszliby do Kaliningradu 4 godziny, może 5. A jakby mieli przesmyk suwalski 5 dni, 10 dni może nawet by się bili o to. Tak jak Donbas. Okej.
Rozumiem. No to bardzo, bardzo ciekawe. Może też się niebawem wybiorę i zobaczymy. Niech pan się przekona naocznie, jak wygląda teren Suwalskiego. Ci panowie cały czas nie mają. Widzi pan, to jest problem, polega na tym, że wystarczy, że Amerykanie powiedzą coś, nasi natychmiast to kupują i powielają po Amerykanach. Amerykanie, powtarzam, nie rozumieją tego teatru działań. Przykładem, Amerykanie nie mają zdolności przeprawowych do tego, żeby móc forsować przeszkody wodne z marszu. Amerykańskie wozy bojowe dochodzą przeszkody wodne i czekają, aż będzie zbudowane albo przeprawa mostowa, albo promy. A jak zrobić przyczółek drugi, żeby na drugim brzegu, żeby móc most zbudować i żeby prom mógł spokojnie dopłynąć? Tam po drugiej stronie musi być wojsko, które już trzyma ten brzeg i przyczółek, który chroni przed oddziaływaniem ogniowym przeciwnika na lustrowody. No tak, to taki dobry przykład niezrozumienia właśnie Amerykanów, wie pan, naszych warunków, tak? Ja rozmawiałem kiedyś z hiszpańskimi generałami, oni byli zaskoczeni tym, że tak może być. Że oni nie będą mogli sforsować, bo przeciwnik będzie stał na brzegu. Mówię. No ale oni nie mają takich rzek, w Hiszpanii nie mamy. W związku z tym wydaje się, że to, że my mamy, jak to niektórzy mówią, że mamy niepotrzebnie borsuki pływające, że mamy swoje mosty, że mamy swoje promy, że mamy... Bo na zachodzie ich BWP, nie mają na przykład. BWP mamy pływające, to dlatego, że mamy w Polsce mnóstwo rzek, które płyną południkowo, to po pierwsze, że trzeba by przy działaniu, bo cały czas pokonać jakąś przeszkodę wodną. 20 metrów szeroką, 40 szeroką, 100 metrów szeroką, 400 metrów szeroką, ale trzeba ją pokonywać. Jak prowadzić działania bojowe dynamiczne, manewrowe, jeżeli my nie mamy takiej zdolności? Amerykanie ich nie mają. No, pan generał, wspominając o tym przesmyku suwalskim, wywołuje u mnie takie wątpliwości, ponieważ jakby rzeczywiście bardzo wiele tych cywilnych takich ośrodków zajmujących się wojskowością, czy tych różnych kanałów na YouTubie, amatorskich, czy bardziej profesjonalnych, czy półprofesjonalnych, no, oni to przedstawiają, że to jest właśnie bardzo taki groźny dla nas punkt. W każdym razie, czy może to jest szkodliwe, że cywile poruszają takie tematy? Może, no, na pewno nie da się im tego zabronić, tak? Ale może z automatu należałoby patrzeć na to, no, z przymrużeniem oka, na wszystkie te koncepcje. Znaczy, wie pan co, ja patrzę na podstawie tego, czego mnie nauczono. Zarówno w teorii, jak i w praktyce, że patrzę na, bo teren walczy też. Wojsko walczy w terenie, ale i teren też walczy z wojskiem. W związku z tym ja patrzę na możliwość pokonywania terenu, możliwość organizacji obrony w danym terenie, możliwość organizowania walki w danym terenie. W związku z tym ja patrzę na mapę i ja widzę ukształtowanie terenu. Ja widzę możliwość prowadzenia działań w tym terenie. Jeżeli tego ci panowie, którzy, zresztą powtarzam, oni patrzą na mapę polityczną, która wisi na ścianie, oni niech jadą, nie zrobią to, co zrobił ten dziennikarz, o którym wspomniałem, niech jadą w ten teren, go przejdą na własnych nogach i zobaczą swoimi oczyma, wyobraźni mam nadzieję, jak można doprowadzić działania manewrowe. To kiedyś z panem generałem na pewno zorganizujemy taką wycieczkę. Tak. Teraz przejdziemy do cywili w armii, do tego, jak można wykorzystać umiejętności polskich inżynierów. Szeroko, porozmawiamy o szeroko zakrojonym polskim przemyśle zbrojeniowym, ale to za chwilę, bo potrzebujemy przerwy.